Witajcie kochani, witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach i najfajniejsze są te rzeczy, które dzieją się mega spontanicznie. I dzisiaj taka piękna rzecz się wydarzyła i mianowicie ktoś zrobił mi wielką niespodziankę. Moi drodzy, pojawi się przed chwilą przed moją kamerą ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny, chociaż tak naprawdę fizycznie poznaliśmy się właśnie dzisiaj, ale tak naprawdę od 2 lat się znamy. Przedstawiam Wam w mojej opinii, uważam, że moja opinia jako twórcy mojego kanału jest ważna, przedstawiam Wam poszukiwacza, którego najbardziej cenię ze wszystkich kanałów, które widziałam do tej pory na YouTubie i nie tylko. Przedstawiam Wam osobę, która jest kompletna i której z powodzeniem powierzyłabym prowadzenie i kontynuację moich wykopalisk archeologicznych. Przedstawiam Wam osobę, która wie, czuje i rozumie, czym są archeologiczne prace i czym są poszukiwania. Nikt tak pięknie nie opisuje zabytków, jak robi to osoba, którą Wam zaraz pokażę. Same superlatywy, nie da się inaczej. Moi drodzy, przed Wami Mariusz Ciepluch, czyli Golden Maniek. Witaj Mariuszu. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Archeolog w Szpilkach. Witam serdecznie Kasię, witam wszystkich widzów na sosnowskiej ziemi dzisiaj. Moi drodzy, ogromna niespodzianka i film, który w ogóle nie był zapowiadany, ale Mariusz zrobił mi naprawdę niespodziankę roku, naprawdę roku, no. Bo tak jak Wam mówię, ja Mariusza naprawdę oglądam, no nie oglądam Cię, bo kanał prowadzisz ile lat? Oj kurczę, kanał już chyba z 6 lat prowadzę kanał. 6 lat. Ja myślę, że ja Mariusza odnalazłam na YouTubie około 2 lat na pewno. 2 lata, no, minimum 2 lata, no. Tak. Mariusz, ja Cię muszę zapytać o to, bo to jest dla mnie mega istotne. Ty nie działasz, bo musimy się w naszej rozmowie posługiwać pewnymi stereotypami. Inaczej się po prostu nie da, więc nikt niech nie czuje się obrażony, to są pewne ogólniki. Ja nigdy nie widziałam, żeby inny poszukiwacz skarbów, to przyjmujmy takie nazewnictwo, tak bardzo po znalezieniu zabytków je rozpoznawał, szukał w źródłach, poznawał, czym zabytek jest. Skąd się to u Ciebie wzięło? Nie, chyba ta ciekawość, wiesz, cały czas to nie kończy się tylko te poszukiwania, wiesz, wykopanie czegoś, jakiegoś przedmiotu w ziemi. Ja po znalezieniu takiego przedmiotu przychodzę do domu i to się zaczyna drugie, wiesz, dla mnie drugi etap, nie? Czyli znalezienia danego, nie wiem, władcy, skąd ten przedmiot pochodził, ile to ma lat, co, tak jak mówię, co się w tamtym czasie działo, że ten przedmiot został zgubiony, to dużo, dużo jest takich rzeczy. Staram się o tym poczytać. Mówię, nie czytam o niczym innym, dopóki czegoś nie znajdę, nie? Czyli w momencie, kiedy znajduję dany przedmiot, wtedy zaczynam się interesować, wtedy zaczynam wertować te strony internetowe, te książki, szukać. No i czasami udaje mi się napisać coś o danym, taki, wiesz, skrót o danym przedmiocie, danym władcu, jakąś ciekawostkę, coś, żeby zainteresować tych widzów na tych forach internetowych, na społeczności YouTube, czy też na Facebooku. A zdajesz sobie sprawę z tego, że no niestety niewielu poszukiwa czy ma takie zacięcie, bo tak jak mówię ogólnikami, nie każdy po prostu, dla ludzi jest ważne znalezienie danego fanta, jak to ludzie nazywają, a już potem to tak se poszukać w internecie, a znajdzie się, nie znajdzie. Czy w Twojej opinii dużo osób działa tak jak Ty, że potem wraca do domu i nocami jest nie śpi? Nie, jest jakaś tam grupka ludzi, którzy działają w ten sam sposób. Mam wielu przyjaciół, którzy też interesują się tą historią i też wertują i między mną a tymi przyjaciółmi gdzieś tam wymieniamy zdanie, szukamy, podsyłają mi jakieś znaleziska swoje, bo na przykład nie udało im się znaleźć, pytają się, tak, jest tam jakaś grupka, ale jest to mała grupka. Większość ludzi przychodzi, gdzieś tam oczyści tą znajdkę, walnie, wiesz, na przykładową półkę czy do gablotki i później go nie interesuje, nie? Albo szuka czegoś naprawdę mega, mega strzału, jak ja to mówię, tak? A mnie każda taka moneta, niezależnie czy znajduję tego hamerka, już setki razy znalazłem podobną monetę, ale szukam tego na przykład jakiegoś, nie wiem, malutkiego znaczka, może jakaś mennica, może jakiś mincerz, który to wybił. Gdzieś szukam jeszcze takich małych, istotnych rzeczy, które gdzieś pomogą mi później gdzieś to, wiesz, sklasyfikować, że o, to jest coś rzadkiego i tak dalej, nie? Ja wiem, że to pytanie padało już wielokrotnie, ale jak to się stało, że człowiek, który na co dzień zajmuje się branżą spożywczą, wymyśla sobie, będę sobie szukał na Tamizie, będę sobie chodził po polach i w przeciągu 5-6 lat, w mojej opinii, staje się najbardziej rzetelnym poszukiwaczem, nie tyle znanym w Polsce, bo w Polsce jesteś ogromnie znany, ale w mojej opinii zaczynasz być rozpoznawalny za granicą, wręcz w jakimś wywiadzie z tobą, w wywiadzie o
tobie spotkałam się ze sformułowaniem, że zaczynasz być jakby tym guru poszukiwaczy w Wielkiej Brytanii. Nie, no tak bym się nie uważał za guru poszukiwaczy, nie. Ale że rozpoznają mnie, tak. No, że dużo ludzi i archeolodzy gdzieś tam znają mnie już i z którymi współpracuję i nawet angielscy poszukiwacze już znają mnie, jak jadę na pole, to wiedzą kim jestem, tak? No, tak to mniej więcej wygląda. Na pewno zdajesz sobie sprawę, bo tak jak powiedziałam, jeśli rozmawiam z tobą jako osobą kompletną w mojej opinii, co znaczy, że łączysz zarówno poszukiwania, jak i archeologię w sobie i tego ci nie pozwolę, żeby ci ktokolwiek to zabrał, to czy zdajesz sobie sprawę, Mariusz, jak bardzo ta sytuacja wychodzi niewdzięcznie albo wygląda niewdzięcznie w Polsce? Bo umówmy się, jeszcze w Polsce stereotyp jest taki, że gdzieś pomiędzy archeologami, a mimo wszystko poszukiwaczami odwrotnie jest kosa, jak to się mówi. Jak to wygląda w Anglii? Czy ty w ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce? No oczywiście, że śledzę, co się dzieje w Polsce. Mam wielu znajomych, wielu poszukiwaczy, którzy kopią tu na co dzień i wiem, jak wygląda sytuacja. I tak samo jest w Anglii. W Anglii czegoś takiego nie spotkałem, żeby była jakaś kosa z archeologami. Współpracuję, to są tak zwani łącznicy między też archeologami. Niektórzy zupełnie, tak jak mój archeolog, z którym ja współpracuję, on jest, też zajmuje się zupełnie czymś innym. On jest na przykład znawcą od tokenów, ale oni też mają swoje grupy, łączą się w te grupy, gdzieś wysyłają sobie te znajdki do siebie i tak dalej, ale no tak jak mówię, nie mam z nim najmniejszego problemu. Zdobyłem u niego też takie zaufanie, że mogę sobie te przedmioty sam opisywać, czyli fotografuję je, robię wymiary, wagę, przesyłam mu to wszystko praktycznie gotowe, a czasami nawet mu wysyłam gotowe ID, że on to po prostu mi wkleja do tej bazy PAS i mam taki przedmiot zarejestrowany. Niektórzy na to czekają od 3 miesięcy, nieraz przez lata. Ja mam to czasami w ciągu kilku godzin, maksymalnie 2-3 dni, mam taki przedmiot zarejestrowany, więc no ta współpraca gdzieś na pewno działa i bardzo dobrze. Tak samo jadę gdzieś na jakieś wystawy, spotykam archeologa z Londynu, który też działa na Tamidzie. No to też tak, na takiej stopie koleżeńskiej, zawsze gdzieś tam piątkę, pokazujemy sobie znajdki, co kto znalazł, zupełnie inaczej to wygląda. Czyli nie ma czegoś takiego, że poszukiwacze w Anglii patrzą niezbyt przychylnym okiem na archeologów i odwrotnie? Nie. Ja bym chciał, żeby coś takiego było tutaj. Żeby w Polsce była możliwość, żeby ludzie po znalezieniu danego przedmiotu mogli pokazać temu archeologowi. Mogli mieć takiego archeologa, z którym mogliby się podzielić. Znaleźli coś i żeby mogli bez żadnych obaw pokazać mu ten przedmiot, żeby się cokolwiek dowiedzieć. Tak. To by było coś niesamowitego. Na pewno wielu ludzi by, może, nie wiem, no, pewne rzeczy by zostały, jakby to ująć. Na pewno by było dobrze. Na pewno by było dobrze, jakby ludzie mogli pokazywać archeologom przedmioty, mogliby z nimi współpracować. To na pewno by dużo wniosło dobrego, myślę, że w środowisku tutaj. Na pewno. Więc... A powiedz mi, Mariusz, czy ty dalej widzisz, czy ty chcesz sobie działać tak, jak działasz do tej pory, czy jeszcze chcesz w jakiś sposób poszerzyć swoją działalność jako poszukiwacza skarbu? Chciałbym poszerzyć, ale nie mam czasu. Obowiązki, rodzina, praca, za mało tego czasu. Ja, wiesz, pracuję 4 dni w tygodniu, robię nocki, są obowiązki, rodzina, dzieci. Tego czasu zostaje mi maksymalnie poszukiwania 2 dni i to takie, ja mówię 2 dni, ale ja idę szukać w tym czasie, kiedy żona jest w pracy, dzieci są w szkole, ja wyskakuję na 5-6 godzin, to co uda mi się znaleźć, wiesz, to są takie po 5-6 godzin, można powiedzieć, 2 wypady w tygodniu, do tego jeszcze zmontowanie filmu, prowadzenie kanałów, jakichś jeszcze social mediów, tak. Więc jest tego mało czasu, ale no, jakby było więcej, to na pewno chciałbym to kiedyś poszerzyć, może, kto wie. A ile w opinii Mariusza Cieplucha, czyli Golden Manika, tak szczerze, gdybyś miał powiedzieć, ile w tych pięknych znaleziskach, które u ciebie wręcz wyskakują z okien, ile w tym wszystkim, Mariusz, jest doświadczenia, poznania sprzętu i terenu, a ile tak zwanego przysłowiowego szczęścia? Czy ty jesteś złoty, szczęśliwy Mariusz? Nie jest więcej chyba szczęścia niż rozumu. Więcej szczęścia. Chyba myślisz? Naprawdę, no tak jak ostatnio nawet gadałem ze znajomymi, dużo osób mi powiedziało, że mam bardzo dużego farta w znajdywaniu rzeczy ekstremalnie rzadkich. Czyli dużo ludzi znajduje jakieś przedmioty, a mi się udaje znaleźć to coś wyjątkowego. Dużo takich przedmiotów mam, gdzie jest naprawdę, są ekstremalnie rzadkie, więc no, więcej chyba szczęścia. Tak samo nawet jeśli chodzi o tą fajkę, którą znalazłem na Tamidzie, która się okazała być pierwszą moją fajką, znalezioną mi z automatu całą, bo prawie 35 cm ma fajka i ją podniosłem po prostu w ten sposób, tak ją wyciągnąłem z ziemi, nie? To była pierwsza, to był, tak jak mówię, szczęście początkującego. Pierwszy raz na Tamidzie i od razu takie znalezisko, więc myślę, że dużo szczęścia. Wiadomo, że też obeznanie z wykrywaczem, no chodzę już nim 7 lat,
więc osłuchanie tych dźwięków, tego wszystkiego, może jakaś, nie wiem, przeczucie gdzieś, gdzie idę, w jakiś teren, gdzieś sobie staję, po prostu zamykam oczy, ja działam zupełnie inaczej, wyobrażam sobie pewne rzeczy i idę takimi ścieżkami. Też zauważyłem, że dużo osób gdzieś chodzi, jak coś znajdzie, to chodzi w te same miejsca, a ja chodzę trochę jak wolny elektron. Jak coś znajdę ciekawego, wtedy dopiero krążę w takim miejscu danym i szukam tych przedmiotów, więc... Trochę szczęścia, trochę obsługi sprzętu i to wszystko gdzieś połączone. W mojej opinii dużo rozumu, do którego się nie przyznaję. A powiedz mi jeszcze, Mariusz, bo no to, że złoto cieszy, no wiadomo, cieszy od zawsze ludzkość, bo to jest kruszec, wartość kruszca i tak dalej. Ale co naprawdę ciebie najbardziej cieszy z twoich znalezisk? No bo znajdujesz właściwie wiele typów znalezisk. No tak, jeśli chodzi na przykład o te złote monety, no to niektórzy właśnie te złote monety. Najbardziej chciałem znaleźć złotą celtycką monetę, więc to było dla mnie takim top 1 na początku poszukiwań. Oczywiście mam wiele takich znaleźć, tak jak te bóle papieskie, czy ten nawet ta ołowiana siekierka, którą już wotywna, która ma 800 lat przed Chrystusem, którą znalazłem i wydawała się być takim 4-centymetrowym kawałkiem ołowiu. No jest coś niesamowitego dla mnie, bo to jest jedyna, można powiedzieć, na świecie taka wotywna. Nikt wcześniej takiej nie znalazł. Możliwość przekazania tego do muzeum, dania po prostu do muzeum, żeby to mogli przebadać i tak dalej, zakonserwować i może niebawem będzie to na wystawie. Także to takie, są takie właśnie, nie zawsze złoto, nie zawsze srebro cieszy, można znaleźć naprawdę fajne rzeczy i być z tego dumnym, nie? Tak jak na przykład te bóle papieskie, tak, które mam dwie już, no, więc są takie, nie tylko złoto, nie tylko srebro, ale inne rzeczy też cieszą. A zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobnie za niedługo, bo u ciebie to następuje dosyć szybko, znajdziesz coś, co może zmienić historię? Ja już od dawna się śmieję, że kiedyś znajdę coś, co zmieni historię Anglii. Życzę sobie oczywiście tego, żeby tak się stało i żeby rozwaliło system na maksa. Moi drodzy, mam nadzieję, że wy także życzycie Mariuszowi wszystkiego najlepszego, bo ja naprawdę no, ze wszystkich kanałów, które oglądam, to tak jak wam powiedziałam, pełen sentyment do Golden Manika za jego kawał pracy merytorycznej, dziękuję, i naukowej. Serdecznie wam dziękujemy. Ja również dziękuję. Kasia, za spotkanie, dziękuję wszystkim widzom oczywiście. Tak, wszyscy wbijać na kanał Golden Manika i łapkować, bo inaczej... Również do Kasi zapraszam oglądać, tak, bo jest to na co popatrzeć, także serdecznie zapraszam. Dziękujemy wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa, pa, pa.